19 to taki rząd, w którym pierwszy raz nie będziemy zaczynać robić wzoru na prawych oczkach wcześniej, a wręcz przeciwnie, musimy w ten wzorek się prawymi oczkami troszeczkę wgryźć. Więc na dwóch razem z poprzedniego rzędu robię zwykłe prawe oczko i na prawym oczku już z wzoru też robię prawe oczko. A zaczynam wzór dopiero, kiedy widzę narzut, dwa razem narzut, czyli początek ozdobnego szlaku. I 19 rząd mówi nam, że zaczynamy od narzutu i ozdobnego szlaku dalej. Czyli dwa razem ze zmianą, dwa razem bez zmiany narzut. Ananas, który do tej pory się poszerzał, zacznie nam się minimalnie zwężać, więc zrobimy tutaj dwa razem narzut, dwa razem narzut prawe i narzut dwa razem ze zmianą kolejności, narzut dwa razem ze zmianą kolejności. Przy okazji zwracam uwagę, że w tym miejscu w schemacie jest błąd, ponieważ w rzędzie 19 i 21, szczególnie w rzędzie 19, który jest tutaj źle narysowany, jeśli chodzi o dwa razem, bo one powinny się kłaść w tą stronę i tutaj też w rzędzie 21 te dwa razem powinny być w tą stronę, żeby nam się to ładnie układało. Ale my i tak o tym pamiętamy. Idziemy dalej. Mamy znowu ozdobny szlak idący w górę, więc jest narzut dwa razem ze zmianą, dwa razem bez zmiany narzut. I nad trzema oczkami razem z poprzedniego rzędu, tym razem robimy po prostu oczko prawe jako przygotowanie do otwarcia w tym miejscu nowego ananasa. I znowu narzut dwa razem ze zmianą kolejności, dwa razem bez zmiany kolejności, narzut. Zamykamy ananasa, czyli mamy dwa razem narzut, dwa razem narzut prawe, narzut, dwa razem ze zmianą kolejności, narzut, dwa razem ze zmianą kolejności i ozdobny szlak jako końcówka, czyli narzut, dwa razem zmieniając kolejność, dwa razem nie zmieniając kolejności, narzut. I to koniec, jeżeli chodzi o wzorek. Resztę oczek przerabiamy na prawo, tradycyjnie bez ostatnich pięciu.